Dzień dobry. Zapraszam do rozmowy z Jakubem Wygnańskim, socjologiem, prezesem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Dzień dobry, witaj. Miło mi, że nauczyłeś się tak długiej nazwy, bo część osób uważa, że przynajmniej o 3 słowa za dużo. Uważam, że nazwa odpowiada zarówno temu, co ty wiesz i twoja organizacja, i też o jej mocy również świadczy. Łączycie środowisko akademickie, łączycie socjologów, łączycie tych, którzy działają w trzecim sektorze, a do tego jeszcze dochodzi ten pierwszy sektor administracja, no i jeszcze drugi biznes. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, to znaczy, okay, co nas łączy, a co nas dzieli, jak sobie nawzajem pomagamy, a może sobie przeszkadzamy. Zacznijmy od określenia tego, dlaczego w ogóle mamy do czynienia z trzema sektorami. To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego mamy? Czy wszystkie są potrzebne? Co by było, gdyby przyjąć taką perspektywę, że bo takie tego rodzaju uzurpacje też się pojawiają. Ale zdefiniujmy, skąd się ta trójka wzięła, a jeszcze sobie zrobię takie dwa kroki wstecz, bo stocznia to jest stosunkowo nowa rzecz w moim życiu, a powód, dla którego tutaj jestem i się mądrze, pewnie jest taki, że ostatnie, jak mi przykro, ze 30 lat spędziłem jakby w tym terytorium budowania czegoś, co różnie się nazywa społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor i tak dalej. Częściowo odpowiadam nawet, bo jestem tak stary, za przyjęcie takiego, a nie innego słownika, bo on nie był oczywisty. Ja w 1989 roku, dzieckiem w kolebce, z łeb zdusił hydrze, byłem przy okrągłym stole i tam akurat rozmawialiśmy, i to była moja działka dotycząca swobody stowarzyszeń. I to, co zdarzyło się w Polsce, bo to jest ważny kontekst w tym wszystkim, że jakby państwo się odkorkowało i w 1989 roku wybuchła olbrzymia grupa tych organizacji, która szukała trochę swojego języka. My wtedy nie mogliśmy używać, i zaraz dojdę, dlaczego to jest trzeci sektor, nie mogliśmy używać pojęcia organizacje społeczne. Teraz wracają, bo to był taki PRL-owski konsomoł. Myśmy zostawili to, ale uznaliśmy, że znajdziemy sobie jakąś inną nazwę. Można je technicznie nazywać fundacjami, stowarzyszeniami, no ale z jakiegoś powodu powstało to pojęcie trzeci sektor i to był rodzaj wyboru. Nikt ani w Polsce, ani na świecie w ogóle, no być może widzowie tego, być może osoby bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, czytane, doświadczone w takich grach międzysektorowych, w tego rodzaju warcabach, wiedzą, że w ogóle te trzy sektory istnieją, ale nie miejmy złudzeń. To pojęcie trzeciego sektora nigdy nie przedostanie się do opinii publicznej. Teraz jest cała walka, złe słowo, kampania. To właściwie znaczy to samo, tylko jest inaczej powiedziane, żeby wrócić do słowa organizacje społeczne, i to też mi jest potrzebne w tej układance. Dlaczego one są społeczne? Bo ten trzeci sektor ma jeszcze swoje alternatywy w nazewnictwie. Czasami myśmy to przyjęli, mówi się NGOsy, nie jest nieładnie to brzmi, NGOsy, czyli non-governmental organizations. I to było przyjęte rzeczywiście na początku lat 90., bo myśmy wtedy właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, jak zdefiniować siebie, ale jednego byliśmy pewni, że my nie jesteśmy z rządu, więc przyjęliśmy tą konwencję, a druga była też ważna w tej rozmowie, to może my jesteśmy non-profit. I wszystkie one okazały się z czasem zawodne, a zaraz powiem dlaczego. Natomiast ważne jest, jak powiedziałeś, te 1, 2, 3. Zgadza się. Właśnie wyjaśnijmy to do końca. 1, 2, 3. Okay. Kto kim jest i co robi? Jeden, to też w tej sprawie toczy się spór. Ale mogę powiedzieć tylko, nie obrali się na mnie, ja go bardzo szanuję i lubię, ale pamiętam taką sytuację. Na początku lat 90. myśmy mieli takie swoje olimpiady pozarządowe, to się nazywało Ogólnopolskie Fora Organizacji Pozarządowych. I to jest do teraz, to 3 lata. I to było na Politechnice, zebraliśmy się, ludzie z całej Polski przyjechali i występował Leszek Balcerowicz. I on próbował, podrapał się w głowę i mówi, no tak się zastanawiam, co to jest ten trzeci sektor, wydaje mi się, że to jest jak trzeci świat. Nie zyskał wielkiej popularności wtedy i też myślę, że wiele osób nie wie w ogóle, skąd się wzięło nazewnictwo Trzeci Świat, tak przy okazji. No ale wracając do tego, pierwsze to jest kategoria ogólnie rzecz biorąc państwa i administracji. Chociaż to jest pierwszy sektor, jest pierwszy. Administracja, tak. Ale jest spór, oczywiście moi, którzy uważają, że rynek jest pierwszy, jak tu siedzimy, to może byłoby elegancko powiedzieć, że może pierwszy był rynek, no ale powiedziałem jako socjolog o to, co jest pierwsze, czy społeczeństwo, czy państwo, no to spór się toczył od zawsze, ale powiedzmy, bo to jest umowne. Na pewno pierwsze jest państwo. Drugi jest rynek i trzeci jest tak zwany trzeci sektor. Czyli wyjaśniliśmy sobie, administracja, biznes i trzeci sektor. Jest kilka sposobów tłumaczenia, dlaczego są trzy i nie więcej. Pewnie powinniśmy powiedzieć, że niektórzy uważają, że istnieje czwarty sektor. Jeden ze sposobów, jak ja studentom nawet tłumaczę, jak je wyodrębnić, poza takimi nazwami, bo albo one rozumieją się same przez się. Państwo, rynek, trzeci sektor, filantropia, różnie można to rozumieć. Myślę, że dwa dobre rozwiązania są takie, gdyby sobie, a dzięki temu, że jesteśmy na ekranie, to można sobie wyobrazić, wyobraźcie sobie Państwo taką czteropolówkę tak zwaną. Mm-hmm. I że tu są instytucje prywatne, publiczne i dobra prywatne i publiczne. Jak się, no to generuje cztery pola. No i domniemanie, szczególnie po czasach realnego socjalizmu, jest takie, że instytucjami, które najlepiej są publicznymi i dostarczają dobra publiczne,
to prawdopodobnie jest państwo. Instytucjami, które są prywatne i najlepiej adresują prywatne dobra i potrzeby, jest prawdopodobnie rynek. No, ale pozostają dwa jeszcze. Tak, tak. Jeden, o którym wierzymy, że to jest ten trzeci sektor, to są ci, którzy działając z pobudek prywatnych, będąc instytucjami prywatnymi, starają się jednak dostarczać dóbr publicznych, albo w każdym razie wzajemnych, tak bym powiedział, bo bardzo czyli często... tych, tak które nie dostarcza ani biznes, ani, ani państwo. Ani biznes, ani państwo. No i jest ten czwarty. To właśnie. No, a może to ciekawe. Sobie zostawmy. Może to sobie zostawmy, bo być może w toku rozmowy postaramy się stworzyć definicję tego czwartego sektora na nowo. Nie, bo... tutaj domknę, ale wrócimy, bo on jest, to jest dość proste. To znaczy, co się, i on nazywa się korupcją ogólnie rzecz biorąc. Bo jeżeli weźmiemy instytucje publiczne, które dostarczają dóbr prywatnych, no bo to jest ta czwarta kombinacja, no to ona nie, to na nas wszystkich chyba niepokoi. Tak. Wiem, że mamy się oderwać od obecnego politycznego kontekstu, więc nic, ale chyba nie lubimy takich polityków, którzy poprzebierani za kwestię dobra publicznego jednak realizują swoje dobra prywatne. Ty jesteś architektem więc tego systemu, czy tej części systemu, która odpowiadałaby właśnie za pobudki altruistyczne ludzi, którzy działają w trzecim sektorze, bądź też w trzecim systemie, jak czasami sam mówisz, którzy dostarczają tego, czego brakuje pozostałym dwóm sektorom. Myślisz, że dobrze się stało, że to się poukładało w ten sposób? To się na chwilę, to w głowach, bo i dojdziemy na pewno, tego to będzie fascynująca część tej rozmowy, o tych hybrydach, bo to oczywiście tylko na tablicy akademicko może wyglądać na rozdzielone, ale to się bez przerwy miesza, to jest dosyć naturalne. I teraz chyba warto sobie powiedzieć, dlaczego one, bo to jest bardzo dobre pytanie, takie ontologiczne, po co one właściwie istnieją? Dokładnie. I myślę, że znowu szukam jakiejś klamry, takiej, która było, łatwo by to wyjaśniała, bo każda z nich ma swoje silne strony i każda z nich ma swoje naturalne deficyty, takie rzeczy, które są dla niej rujnujące. I to powiedziałem o takich intelektualnych, niedobrych uzurpacjach, które na przykład zakładają, i historycznie mamy takie przykłady, nie będę ich tu przywoływał, ale takie, że na przykład państwo wystarczy. Rynek nie jest potrzebny. No to mieliśmy w socjalizmie już coś takiego. I nawet rodzina, bo ten czwarty sektor, dla socjologów czwarty sektor to jest household, to jest to, co nie jest instytucją, ale jest naturalnym, naturalnym taką sferą działania po prostu rodziny, sąsiadów i tak dalej. I to nie są żadne instytucje, ale to jest jakieś takie społeczne zanurzenie. No ale państwo, powiedzmy, może mieć taki rodzaj uzurpacji, że właściwie rynek nie jest zbędny, bo ono wszystko dobrze zaprogramuje, wyprodukuje, redystrybuuje i tak dalej. Nie są potrzebne, więc rynek nie. Organizacje nie za bardzo, bo one mogą, jak przejdziemy do ich funkcji, no to one generalnie tworzą coś takiego, co wytwarza rodzaj, czasem mówi się o nich instytucje pośrednie, między państwem a obywatelami. I żeby było jasne, to nie jest tylko uzurpacja komunistów. Rewolucja francuska zlikwidowała wszystkie te instytucje pośrednie, zakładając, że właściwie wszystko, co pojawia się między państwem a obywatelem, tym citoyen, to jest coś, co tak naprawdę kradnie raczej demokrację, więc zakazało związków zawodowych, gildii, różnego rodzaju stowarzyszeń. Rodzina i jej wpływ wychowawczy też nie jest konieczny, więc państwo w tej swojej, powiedziałbym, monstrualnej wersji nas przeraża, ale ono ma też bardzo dobre strony. Revenant à nos moutons, skoro już poruszamy się w tych realiach. A biznes? Jak byś to określił? Z biznesem jest tak, no, zakładamy, używając tej, że to są instytucje, które przede wszystkim są motywowane, bo to jest bardzo ważne, że one, silną stroną państwa, może to trzeba powiedzieć, że one, no, na pewno jest to, że ono po pierwsze zajmuje się redystrybucją i to jest ważne. Po drugie, zapewnia stabilność porządku. W sensie, tak, znaczy ja mówię nie o państwie potworze, tylko o państwie poprawnym i sprawnym. Zapewnia jakąś demokratyczną legitymizację, znaczy jest odwoływalne. A biznes? Biznes, no po pierwsze, i wierzymy w to dalej, że no, w każdym razie w pewnym obszarze jego kompetencją podstawową jest to, jest skuteczność, jest poprawne wykorzystywanie mechanizmów rywalizacji, jest bardzo szybka weryfikacja tego, czy jest do czegoś potrzebne. Czy biznes ma to do siebie? Mówię w tej chwili o takich klasycznych kategoriach, bo oczywiście to też jest pewna, powiedziałbym, pewien ład idealny, on nie do końca tak wygląda, i kategoria rywalizacji i tak dalej, i tak dalej. Ale biznes ma tą na pewno zaletę, że on dość szybko się okazuje, czy on jest komukolwiek potrzebny. Więc on jakby bardzo takie, chciałbym, takie brzytwy, które polegają na tym, że albo jesteś, albo giniesz, działają dość dobrze i na pewno silną stroną biznesu jest jednak bardzo silne skoncentrowanie na efektywności. No i wreszcie teraz, trzeci. I wreszcie trzeci sektor, o którym już powiedzieliśmy. Teraz za moment zastanowimy się nad tym, co one wnoszą do społeczeństwa, co dają sobie. No i które z metod przejmują od siebie nawzajem? Od siebie.